Artemid. Pomóż mi. Proszę. Artemid. Pomóż. Ozgę, kochanie. Moje dziecko. Ozgę? Uspokój się. Ozgę? Uspokój się. Dzieci, wejdźcie do środka. Mithat, trzymaj ją. Pobawcie się na dworze. Stój. Dokąd idziesz? Co robisz? Ozgę, przestań. Nigdy więcej mnie nie dotykaj. Co ty mówisz? On to zrobił, mamo. Ten drań to zrobił. Co ona mówi, Mithat? To prawda? Jak możesz o to pytać? Zwariowałaś? Ozgę, czy to prawda? Nalan, daj spokój. Ona kłamie. Nie widzisz? Zabiję cię. Zostaw moją córkę w spokoju. Nie. Trzymaj się od niej z daleka. Trzymaj się z daleka od mojego dziecka. Nie zbliżaj się. Co ja ci zrobiłem? Powiedz, no mów. Nie mów! Uzamknij, kuzynę! Nalan, nie widzisz, że ona kłamie? Jest szalona. Wystarczy. Wynoście się z mojego domu. Wy niewdzięczne kobiety. Wynoście się. Żywię was od lat. Nalan, jeśli wierzysz w te bzdury, też się wynoś. Sam się wynoś. Trzymaj się od niej z daleka. Wynocha. Niech was diabli wezmą. Szlakby to. Chodźcie, dzieci, idziemy. Zostanie ukarany. Nie płacz. Nie płacz, proszę. Mithat, dokąd zabierasz dzieci? Otwórz drzwi. Dokąd je zabierasz? Nic więcej nie powiedziałam. Jest z nami Kadir. Dziękuję. Kadir abi var yanımızda. Tamam. Tamam, anladım. Tamam, sağ olun. Pani Nezihe będzie na nas czekać. Może nie chcieć z nami jechać. Płacze wczoraj. Wiem od jej matki. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Może będziemy musieli zabrać ją do szpitala. Jej szwagier jest z nią? Nie bierzcie pod uwagę tego, co mówiła Mukaddes. Poprosiła mnie o pomoc. Nie możemy odmówić. Skręć. Tędy będzie szybciej. Nie rozumiem, Fatmagul. Po co pakuje się w kłopoty? Powinna wyzdrowieć. Tam düzelmeye başlarken acıları tazelenecek yine. Bak gör. Geldi. Hadi neredesin sen? Gdzie byłeś? Mamy mnóstwo zamówień. Spisałeś adresy? Biegnij szybko.
Dobrze, już wychodzę. Nie dyskutuj ze mną, muszę iść do domu. Dziecko na mnie czeka. Pośpiesz się. Jaki niemiły. Co to za kwiaty? Dla ciebie? Dla mnie? Kadir je przyniósł. Podasz mleko? Przyniósł kwiaty, a ty się nie cieszysz? Wiesz, przez co ona przeszła? Dziewczyna, którą nazwałaś tą drugą, przez 2 lata dusiła wszystko w sobie. Ozge przechodzi przez to, co przeżyła Fatma Gül. Niewyobrażalna trauma. Mam nadzieję, że Bóg jej pomoże. Allah yardımcısı olsun. Amen. Tego dnia przyszedł wcześniej. Wróciłam ze szkoły. Miałam zamiar wziąć prysznic. Dość. Zamknął drzwi na klucz, powiedział, że mnie zabije, jeśli zacznę krzyczeć. Cicho. Zagroził, że mnie zamorduje, jeśli powiem cokolwiek siostrze. Uderzył mnie, bił mnie wiele razy. Niemożliwe. Nie dałam rady. Byłam za słaba. Kłamiesz. Nie. To nie on. Nalan, kızım. Ozge, na miłość boską, powiedz prawdę. To nie Mithat. On tego nie zrobił, prawda? Powiedz. Kardeşim, ne olur doğruyu söyle bana. Ona kłamie. Na pewno. Boże, daj nam siłę. Mamo, co ty robisz? Dzwonię na policję. Błagam cię, mamo. On jest ojcem moich dzieci. Nie rób tego. Nie dbam o jego dom i pieniądze. Nigdzie się nie wybieram. Kerim? Ty idź. Zostaw nas. W spokoju. Nie niszcz rodziny. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Neler oldu? Geçin, Fatma Gül jest tutaj. Kłamiesz. Wejdźcie. Geçin, geçin. Duydunuz değil mi? Konuştum. Z Ozge wszystko w porządku? Wejdź proszę. Özgeciğim. Dziękuję. Ozge, kochanie. İyi misin? Jak się czujesz? Ben Fatma Gül'ün avukatıyım. Jestem adwokatem Fatma Gül. Mam na imię Kadir. Usiądźcie. Zabierzemy cię do lekarza. Başardın canım. Hadi kalk seni doktora götürelim. Polise gideceğim. Pójdę na policję. Nie. Fatma, nie chcę żadnego lekarza. Zawieź mnie na policję. Gdzie on jest? Nie wiemy, zabrał dzieci. Proszę. Dobrze, ale najpierw umyj twarz. Pojedziemy. Mogę jechać z tobą? Tak. Nie znasz Mithat'a. On nie zrobiłby czegoś takiego. Był dla Ozge ojcem i bratem. Mithat'ım.
Mithat neredesin? Mithat gece yesteş. Piekle. Alvarıyorum bana doğruyu söyle. Powiedz prawdę. Sen bana mı Nie wierzysz mi? Deli kardeşine mi? Bak polise gidecekler. Oni idą na policję. Hele öyle bir şey yapsınlar. Jeśli tak się stanie, nie zobaczysz dzieci. Nigdy więcej. Ani ty, ani twoja matka czarownica. Słyszałaś? Nalan. Ben öyle bir şey yapmadım. Nie zrobiłem czegoś takiego. Nawet na nią nie spojrzałem. Ona kłamie. Jeśli to pomówienie, to dlaczego nie przyjedziesz? Nie wierzysz w swojego męża? Karmiłem was wszystkich. I co mnie spotyka? Niech was wszystkich Bóg przeklnie. Chyba zabrał dzieci do parku. Gururuna dokundu tabii. Naszym największym wrogiem jest ten, kto był najbliżej. Byłam ślepa. Czemu nie dostrzegłam jego prawdziwej twarzy? Nie obwiniaj się. Mam nadzieję, że za to zapłaci. Nic ci nie jest? Nie ma się czego bać. Porozmawiam z adwokatem, potem spiszemy zeznania. Cały czas będziemy przy tobie. Puść mnie. Spokojnie. Czego chcesz? Przejedziemy się. Będę krzyczeć. Krzycz. Ja saranie cię uratowali. Mogą też cię zniszczyć. Zamknij się i wsiadaj do samochodu. Nie chcę cię skrzywdzić. Co ja zrobiłam, Yasaran? Czego ode mnie chcą? Zobaczysz. Wsiadaj. Psst.
Boże. Alo? Halo? Anne? Mamo? Neredesin be, gdzie oğlum, byłeś, synu? Tak się martwiłam. Havaalanındayım, anne. Jestem na lotnisku, mamo. Dzwonię, żeby się pożegnać. Nereye gidiyorsun? Dokąd lecisz? Za granicę. Neler oluyor, co się dzieje, Mustafa? Powiedz prawdę, co zrobiłeś? Przed kim uciekasz, synu? Wyjeżdżam w interesach. Dlaczego nie wierzysz? Uciekłeś policji na moich oczach. Wciąż mnie okłamujesz. Nie mogę rozmawiać. Czemu telefon Hatcher jest wyłączony? Skąd mam wiedzieć? Chcę z nią porozmawiać. Nie ma jej w domu. Wyszła rano, jeszcze nie wróciła. Nikt się o mnie nie troszczy. Sprowadziłeś mnie tu. Teraz zostawiasz samą i uciekasz. Wrócę, to potrwa kilka dni. Wciąż kłamiesz. Co zrobiłeś, Fatma Gül? Dlaczego na ciebie doniosłam? Fatma Gül? Nie wiem. Przyszedł też Munir. Co się dzieje? Powiedz mi. Policja przyjechała? Nie. Już nie. Muszę iść. Jeśli Hatcher przyjdzie, powiedz, że zadzwonię o 21:00. Nic nie rozumiem. Pa, dbaj o siebie, mamusiu. Hacer ve oğlum sana emanet. Oğlum. Mustafa. Boże, daj mi cierpliwość. Alo, Mustafa. Allah'ım, sen sabır ver bana ya Rabbi. Nie patrz tak. Przez ciebie wbiję sobie gwóźdź w palec. Długo to trwa. Idą. Złożyła zeznania. W porządku? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Pojedziemy do szpitala. Trzeba przeprowadzić badania. Mamy przywieźć Nezihę? Możemy zadzwonić i powiedzieć jej, że nie damy rady przyjechać. Proszę usiąść. Ty drani, niech cię szlak. Proszę się uspokoić. Bandyta. Córeczko. Matko, przyznał się. Karakoldu komisar sıkıştırınca çözüldü. Kiedy komisarz policji trochę go przycisnął, wszystko powiedział. Özge.
Przepraszam. Çok özür dilerim. Allah. Ya. Ben sus. Çok özür dilerim. Cicho. Tak mi przykro. Wszystko w porządku? Wyjdziemy na zewnątrz? Nic mi nie jest. Dlaczego milczałaś? Czemu nic nie powiedziałaś? Nie mogłam. Bałam się. Bardzo się bałam. Groził mi. Mówił, że mnie zabije. Gdybym wiedziała, nie zostałybyśmy w tym domu nawet minutę. Wybacz mi. Wybacz, byłam ślepa. To nie twoja wina. Naprawdę cierpię. Tak mi wstyd. Jesteś silną dziewczyną, dasz radę. Wspólnie damy radę. Jestem z tobą, będę cię wspierać. Sen çok güçlü bir kızsın. Eğer onun yüzüne bakabildiysen bunları da aşacaksın. Birlikte aşacağız. Birlikte aşacağız. Żeby tak nas traktować? Czekamy już pół godziny. Zamknij się. Wyglądało na to, że cieszyli się na spotkanie. Nowi członkowie rady poprosili o szczegółowe informacje na nasz temat. Chodźmy, nic od nich nie dostaniemy. Nie bądź śmieszny. Ci ludzie są naszą ostatnią szansą. Jeśli się z nimi nie dogadamy, zbankrutujemy. Możemy odroczyć spłatę kredytu. Co by to dało? Płacilibyśmy odsetki i nic więcej. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Zanim przejdziemy do spotkania, chciałbym coś powiedzieć. Proszę. Na wniosek nowych członków rady przeprowadzono szczegółowe dochodzenie. To jest najlepsza oferta, którą możemy zaproponować. Tak nie może być. W zasadzie zawarliśmy umowę. Ta oferta jest znacznie niższa od tego, co ustaliliśmy. O 30%. Jestem naprawdę zaskoczony. Zmiana w ostatniej chwili? Wolę uniknąć niespodzianki podczas spotkania. Doceniam troskę. Dostaliśmy wyższe oferty niż ta, którą złożyłeś, ale wybraliśmy ciebie, ponieważ uznaliśmy, że jesteś godny zaufania. Proszę mi wierzyć, to najwyższa oferta, jaką możemy złożyć. Mamy na uwadze wyniki szczegółowe dochodzenia. Nowi członkowie zarządu powiedzieli, że propozycja nie podlega negocjacjom. Nie mogę w to uwierzyć. To nieuczciwe. Wybór należy do ciebie. Bardzo mi przykro. İnanmıyorum ya.
Sidranie, wiedzą, w jakim jesteśmy położeniu. Co robimy, ojcze? Zgodzimy się. Nie mamy innego wyjścia. Wolę zbankrutować z honorem. Tak będzie lepiej. To przez ciebie jesteśmy w takim położeniu. Nie ma innego wyjścia. Trzeba podpisać. Zadzwonię później. Dobrze, do usłyszenia. Postanowiliśmy dołączyć do spotkania. Chodźmy do sali. Przedstawię was członkom rady. Przedstawiciel naszej firmy i wiceprezes Faruk Tangor, Resat Yasaran, mój syn Selim, nowa osoba w zarządzie, pani Ender Alagos. Witam panów. Mówiłam, że spotkamy się ponownie. Nie dokładaj mi pracy. Stres jest dla ciebie niebezpieczny. Nie przeszkadzajmy sobie nawzajem. Powiedz, gdzie jest Mustafa. Nie wiem. Mów prawdę, albo... Albo co? Co zrobisz? Słucham. Mustafa wyjechał. Nie rozumiesz? Uciekł. Kiedy zobaczył policję, pomyślał, że na niego doniosłeś. Gdzie może być? Myślałam, że pojedzie do Ildilu, do swojego przyjaciela. Prawdopodobnie jest teraz za granicą. Mamy wasze paszporty. Robił nowe. Jak mógł cię zostawić i wyjechać? Jest zbyt wyczerpany, by dbać o mnie i dziecko. Bawiłeś się nim jak zabawką. Tak mówisz? To ty wydałaś go ojcu Kerima. Myślałaś, że nas też zniszczysz. Wyszło inaczej. Nie zachowuj się tak, jakbyś była niewinna. Skąd mam wiedzieć, że nie szantażujesz Mustafy? Nie mam nic wspólnego z nim i z tobą. Nie obchodzi mnie nic poza moim dzieckiem. Zostałam sama z jego chorą matką. Jestem jedyną ofiarą tej walki, ale ty wciąż się mnie czepiasz. Zawieź mnie teraz do domu i zostaw w spokoju. Thank you.
Nasıl dayanıyorum ben sana ya? Jak długo jeszcze? Skończ budowę domu, a potem możemy się pobrać. Sonra aylarca evden çıkarmayacağım seni. Nie wypuszczę cię stąd. Doya doya dokunacağım, koklayacağım. Nie opieraj się. Mówiłam ci, że możemy się pobrać. Dom nie musi być wykończony. Wtedy twoja ciotka nie przestanie paplać. Powie całej wiosce, Mustafa nie dotrzymał obietnicy. Nie ma mowy. Wykończę dom. A potem przeniosę cię przez próg. Moją pannę młodą. Belinde kırmızı kurdelenle kucağımda sokacağım seni içeri. Nie chcesz, żebyśmy przyjechali? W szpitalu na nic się nie przydamy. Jest w dobrych rękach. Jesteśmy z tobą, nie martw się. Muszę już iść. Zostawiłam dzieci u sąsiadki. Dobrze. Proszę się pośpieszyć. Chodź, córko. Wszystko będzie dobrze. Dasz sobie radę. Pamiętaj o tym. Nie trzeba. Dziękuję. Zawsze będę z tobą. Hadi kızım. Niech Bóg was błogosławi. Podwieźć cię do domu? Wezmę taksówkę. Nie ma mowy. Przyznał się do wszystkiego. Daj spokój. Nie rozmawiajmy na ten temat. Im dłużej o tym myślę, tym gorzej się czuję. Ostrożnie. Oczywiście. Możesz sobie wyobrazić, co ta dziewczyna przeżywała? Ne baskı altında yaşamış. Sen de bana söylüyorsun. Czemu ciągniesz ten temat? Çok dokundu. Nie mogę przestać o tym myśleć. Ay, ben ablasına da çok... Jej siostra została sama z dwójką dzieci. Ne büyük hayal kırıklığı değil. Potworny zawód. Nagle dowiedziała się, że w ogóle nie zna swojego męża. Allah sabır versin. Niech Bóg da im siłę. Aferin kızıma. Jedzonko musi się ułożyć. A co z dziećmi? Teraz tego nie rozumieją, ale w przyszłości dowiedzą się prawdy. Gdzie jest Fatma Gül? Pewnie gdzieś szlocha. Nie mam racji? Urabiam się po pachy, a ona beczy. Zostawiłaby się w spokoju. Gdzie Kadir? Na dole. Zamknął się w swoim pokoju. Nawet nie podziękowałaś mu za kwiaty. To takie niegrzeczne. Dlaczego miałabym dziękować? Czemu masz na moim punkcie taką obsesję? Nie powiedział, że to dla mnie. Przecież nie dla mnie.
Rozmawiałem trochę z Kerimem o tym. Nie. Rozmawiałem na ten temat z Kerimem. Temat to nie jest właściwe słowo. Rozmawiałem z Kerimem. Bałem się, że zostanę źle zrozumiany. Pomyślałem, że lepiej będzie, jeśli najpierw porozmawiam z nim. Przepraszam, myślałem, że rozmawiasz przez telefon. Słyszałeś? Piąte przez dziesiąte. Ćwiczyłem mowę do pewnej sprawy. Meryem położyła kwiaty na stole. Naprawdę? Porozmawiasz z nią? Nie wiem, Kerim. Nie mogę z nią rozmawiać przy wszystkich. Wstydziłbym się. Lepiej zaproszę ją na kolację. Co o tym sądzisz? Jak chcesz. Umyj ręce. Ale z drugiej strony chcę, żeby to się jak najszybciej skończyło. Jutro jadę do Izmiru na spotkanie z adwokatem. Powiedziałeś mi. Zapomniałem o tym. Kerim? Co się dzieje? Nic, po prostu rozmawialiśmy. Coś jest nie tak? Wszystko w porządku. Coś się stało. Nie ma się czego obawiać, wręcz przeciwnie. Może podzielisz się dobrą nowiną? No dobrze, w takim razie chodź. Co się dzieje? Kadir chce się oświadczyć Meryem. Naprawdę? Tak, ale... O Boże. Co się stało? Nic złego. Lepiej nie psuć niespodzianki. Dzieci? Chodź. Abla Kadir abinin sana söyleyecekleri var. Kadir ma ci coś do powiedzenia. Buyurun. Tak? Właściwie... Lepiej porozmawiajmy o tym później, kiedy będziemy sami. Nie ma mowy. Takie rzeczy należy omawiać w gronie rodziny. To jest właściwy sposób. O co chodzi? O to, co powiedziała ci pani Humayra. Tak się cieszę. Ja też. Nie rozumiem, co się dzieje, Mukaddes. Zaczekaj. Ale ja nie rozumiem. Zgadzasz się? Na co? Kerim, pomóż mi. Abla. Kadir zapytał mnie, czy pozwolę mu się z tobą ożenić. Co takiego? Może powinienem był najpierw zapytać ciebie. Rozmawiałem z Kerimem. Teraz już wszyscy o tym wiedzą. Lepiej zapytam cię przy świadkach. Meryem? Benimle evlenir misin? Czy wyjdziesz za mnie? Evet, abla, co ty na to? Jestem zaskoczona. Zrozumiałeś, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś kwiaty. Nie oszukuj nas. Może wybierzemy się do restauracji? Dobry pomysł. Doskonały. Świetny. Ale ja przygotowałam kolację. Zjemy tutaj, nie martw się. Możesz iść na romantyczną kolację przy świecach i tak dalej. Cudownie. Co ty na to? Przebiorę się. Dobrze, a ja zarezerwuję stolik. Pomogę Meryem. Abla.
Jestem taka podekscytowana. To normalne. Nie spodziewałam się tego. Nie? Oczywiście, że nie. Ja bym kadarcie pokołczana. Fatma Gülen. Zobacz, jak bije moje serce. Naprawdę bardzo się cieszę. Jestem zaskoczona i podekscytowana. W co się ubierzesz? Pomożesz? Może być? Czy ta? Pamiętaj o makijażu. Rozpuścić włosy? Najpierw rozmawiał z Kerimem. Nic mi nie powiedział, jestem nieprzygotowana. Co się ubierzesz? Jeszcze nie wie. Spójrz na siebie, rozpuszczone włosy. Zwiążę, nie martw się. Wyjdźmy. Nie przeszkadzajmy. Nie możemy popatrzeć? Tylko nie to. Chodźmy. Elif płacze. Załóż kolczyki. Chodź. Powodzenia. Dziecko płacze. Już idę. Jaka szczęśliwa, prawda? W tym wieku? Co jest nie tak z ich wiekiem? Nic. A jeśli oni pobiorą się jeszcze przed tobą? Gdyby Kerim powiedział, żebyście pobrali się dzisiaj, wahałabyś się? Zawsze znajdziesz jakąś wymówkę, tak jak to było z suknią. Kupi nową, to wymyślisz coś innego. Nie możesz tak długo wybrzydzać, mówię ci.